Witam wszystkich z tej strony Alloka, to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015, sezon Ardeny. I jest ze mną dzisiaj Duszek. Tak jest. Spajki. Trzyma, tylko Alloka, ustawiłeś ziemniaki zamiast buraków. Buraki ustawiłem, co ty pieprzysz? Nie, ziemniaki. No to ty żeś wcisnął coś. Ty żeś wcisnął. Morda kapiszonie, szukaj buraków. Szukam. I jest ze mną pierwszy raz w grze, pierwszy raz gra w grę, jaką jest Farming Simulator, Danger. W końcu nie będzie nam truł dupy na TeamSpeaku, tylko będzie z nami grał. Siemano, w końcu zapłacił, więc mogę grać, tak? No. I tutaj takie, co będziemy robić. Spajki tam się zajmuje wysiewaniem buraków. Chyba. Na dwa traktory, jeden pracownik plus Spajki, czyli dwa pracownicy, no. I tutaj jeden tak, niestety mamy... Oryginalne kultywatory, sprostowanie dlaczego? Ano dlatego, że te, które mieliśmy w modyfikacjach, okazały się, że one uprawiają orkę, którą właśnie tu widać gdzieś na polach. No i to tak głupio wyglądało, więc stwierdziliśmy, że kupimy takie oto kultywatory. Jedziemy? Tak, jedziemy na trzy fendy, także na bogatości. Jadę klasem. A żeś Danger, co ty robisz? Danger, 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 uspokój się, panie. Stary, no zobacz co on robi, ty. Danger, naprawdę masz problem z opanowaniem kierownicy, widzę. On nam pokaże, jak się robi, jak się kultywuje. Wiesz co, Danger? Możesz się tak wysunąć, tak ciut na prawą stronę, bo za dużo aż zbierasz na lewej. Ale nie aż tak bardzo. Ile wyjedziecie na godzinę? 21. A ja jadę 20, także on powinien jechać pierwszy. No to dostosujcie wszyscy do 20. Danger, kliknij. Ustaw sobie 21. No jak to się robi? Musisz, widzisz tam, jak masz 52 w prawym dolnym rogu, masz 50. No nie wiem ile masz. Masz tam taki. No, to klikaj jedynkę, aż ci się zrobi 20. Albo przytrzymaj tą jedynkę po prostu. A dwójką podwyższasz. Spajki, nie napieprzaj tak tą klawiaturę. I jak ją słyszycie, jak ja mam na przycisk? Może się przycisk zbugował. Słychać człowieku, jak ty cały czas tam... Jakbyś kurwa w Battlefielda grał. Przycisk się musiał zbugować. No chyba. O, od razu inaczej. Napieprzał ja. Może on nie ma klawiatury, tylko maszynę do pisania. Tu. Bidny Spajki. Może Danger niech robi poprzeczniaki? No. Nie no, żartuję, nie. Jest mały zakłopotanie, bo nie ma jak zawrócić. Co? No właśnie. Jest mały zakłopotanie, bo nie ma jak zawrócić. Mam nadzieję, że... No. Ten dopiero na asfalcie podniósł kultywator, brawo. No jak ty, Duszek, z czym ty masz problem? Jak możesz mieć problem z zawróceniem w tak wielkiej przestrzeni? Duszek, dla Duszka za mała. Dobra, Duszek, wierzę jako pierwszy czy drugi, nie wiem. Jako pierwszy, bo Danger się ustawił. No sorry, bo tak, no, taki mam internet, tak jeździ, nie? Dobra, Danger, cofnij trochę, wpuść tam Duszkę. Multi-kulti. Dobra, jedź, Danger. Nie widziałeś, żebym wtedy zahaczał te belki, jak miałem rozłożony. No ale no to za daleko zbierałeś, mogłeś ściąć od razu tu. Wiesz, po co w ogóle wyjeżdżałeś na asfalt, jak tu masz tyle trawy? Te pola są strasznie duże tutaj. Co ty powiesz? Naprawdę? Naprawdę? Niesamowite! Wow. Niewiarygodne! Amazing! No, it's amazing! It's amazing! It's amazing! Danger, 20! No 20 mam ustawione. No to ustaw sobie 19, no. 19. Co ty tak długo stoisz? Ja tu mam w ogóle puszkę Monstera. Wy też macie? Nie. Tylko ten jeden ma. Dużek, tylko się nie opij. It's amazing! It's beautiful!
Fantastico! Byli najebany. Aha. Ty no, czepił kultywator, zobacz go szaleńca! O Boże. Danger, coś ty? Nie, Danger, my tu mamy grać realnie. Ty mówiłeś ostatnio coś, że ty pokażesz nam w końcu, jak się gra realnie. Ale wiesz co, no z odpinaniem kultywatora na polu to jeszcze się nie spotkałem. I to jeszcze w trakcie kultywacji. Nie było mniejszej mapy, mniej, żeby weryfikacji było? Słucham? Nie było mniejszej mapy, żeby było mniej komplikacji? Tutaj wiesz, nie zrzucaj na mapę, nie? A mi gra chodzi płynnie. Nie, hamuj! Znaczy Danger to podejrzewam, że ma lagi internetowe, a nie growe. Bo gdyby miał growe, to by mu aż tak nie... Ja mam internetowe. No. Dobra, Danger, ciskaj się tam, ciskaj się. A my to pole w chwila moment zrobimy, nie? No. Chwila moment. Dopiero drugi przejazd jeździcie, czy trzeci? Trzeci. Wow. No ale chłopie, dużo już, dużą część zrobiliśmy. To przyjedziecie, pomóż mi siać. No ale to nie pomożemy, bo już masz dwa siewniki, a to są wszystkie siewniki. To bogactwo na tej farmie. Tak, także tego. Także ten. No, co bo bogactwo, co bogactwo, te dwa takie wielkie siewniki? No normalnie 20-17 na godzinę, jak jadę? Spajki. To jest moja maksymalna moc. No. Ja już te 16 kurde zrobiłem. A ty już dużo zasiałeś? Mało pewnie. Ja zrobiłem czwarty przejazd, a pracownik jakoś też tak. No to duża część już pola jest? No dosyć. Ej, niech wiem, że teraz będzie jechał pierwszy, bo on jedzie najszybciej. No dobra. No chyba, że się zamienimy traktorami. Duszek. Na sio. Milczenie. Zostawię tutaj to, wiesz, bez komentarza. Nie, Danger koniecznie musi jechać pierwszy, bo on takie omijaki robi, że to się w bani nie mieści. Zobacz, jak tu zszedł, nie, zobacz, tu 4 metry zszedł w kłąb, nie, to już jest... Jak ja na John Deere sezon, co lagi miałem. No, Danger, się nie zatrzymuj, tylko jedź. No ja też mam lagi, no co ja wam poradzę? Nie dobrze. Muszę zjeżdżaj. No nic nie jedzie, przecież możesz cofnąć. Widzisz, jak ładnie... Miód malina. Dali go, Duszek, dali go. Ale w końcu zapłacił. Ale w końcu zapłacił. Widzicie, jestem w grze. Żeby nie było. Także to już jest koniec. No. Nie ma już nic. Było miło cię poznać. Było miło, no. Chyba rozwiązuje działalność. Koniec tego. Wyjątaj swój kanał. Ty, ale... co za gość. Ale ty też jedziesz szybciej. No ja jedę 19, ty Duszek ile jedziesz? No ja nie wiem, mi tu pokazuje 20, 15, 16, 7, 19. Ja mam najwolniejszy ciągnik. W ogóle no, ja się nie dziwię, wiem. Ja się a ty masz ten 3,9 czy 3,6? To jest 3,6. Bo Duszek jest najwolniejszy. To jest 3,6. No to jest niby, no ale mocy ma dosyć na ten kultywator. No. Słuchaj, ja się w ogóle dziwię, dlaczego nie dodałeś tam tego Fenda 1000 wariów czy coś? Jak to było? 1050 dodałem. No, dodałeś? No zobacz sobie w sklepie. Dlaczego go jeszcze nie ma? No nie wiem, może dlatego, że na nas jeszcze nie stać na niego. A tam bajdurzysz. Duszek to by pieniądze pewnie dostał. Sprzedasz te 3 fendy za tamtego 10-50 czy jak to tam się... Tak, no zrezygnuję z 3 dobrych, mocnych koni. Na rzecz jednego,
takiego mega mocnego. No, ale też mi coś, no i tak te traktory robią tą samą robotę, a nawet więcej. Chyba i duży szkoda powie. No jeźdź, nie marudź. Cię psem puszczuje. A właśnie, tu jeszcze łąki kawałek zrobiliśmy, tego też nie pokazywałem. Gdy psa nie masz. Mam psa. Nie masz psa. Mam. Takiego, że jakby cię złapał, to już byś nie żył. Tak, jasne. No. Ale mi moja wiśnia zrobiła smaka teraz. Zrobiła wiśnię. Duba w nosie. A co zrobiła? Dobre jedzenia. Zaleśniki? Zaleśniki? Co? Ten ziel, to nie jest czekolada. To czekolada, czekolada. A nie. Skąd wiesz, skąd wiesz? Uwieź mi. Ten ziel, it's amazing! Ten ziel, naprawdę uwieź mi. Uwieź czekolada. Zrobiła dobre jedzenie. Czekolada. Zrobiła, no masz rację, ten ziel. It's amazing! It's beautiful! W ogóle ten... Radosław Psikutas jest na tym spiku. Kutas? Psikutas. Dywan? Dywan. Bez ej. Co? Psikutas bez ej. Psikutas bez ej, no. Tak jest. It's amazing! It's beautiful! Mam tytuł na odcinek. Psikutaś! It's amazing! Przerzuć go, bo sobie pójdzie, jeszcze bidny. A ja nie mogę, ja nie czekaj. No to jak dojedziemy do końca pola, to go przerzuć. Czekaj, już to lobie. It's amazing! Siema Radosław, psikutas. Siema. Zagrałem. Słucham? Zagrałem się. A my właśnie gramy i nagrywamy. No. Jesteś na odcinku. A no to super, pozdrawiam wszystkich widzów. Ja pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Polski. It's amazing! It's amazing! It's beautiful! No, co to za chomik? Alok jeszcze ja też nie wiem. Dwa przejazdy. Co damkiem miał na lata. A będziecie jeszcze drugi nagrywać? A to zalezi? Nie, wódki będzie? Nie, to zależy ile mi czasu zostanie. Aczkolwiek ten odcinek, jak widzę, wyjdzie na pewno krótszy niż poprzednie, więc podejrzewam, że jeszcze zdążymy nagrać kolejny. Alok? Czego się drzesz? W ogóle nie powiedziałem ci tego. Tydzień temu we wtorek na praktykach przyjechał dostawczak Hyundai. No i tak, wiesz. Dokładnie trzeba było go okleić, bo to był taki samochód do transportu medycznego. Ty umiesz oklejać, to był transport medyczny. No i ten, coś jeszcze było chyba napełnić jakiś płyn. Wlać płyn do silnika. O Jezu. Ten tylko ma jedno skojarzenie. No dobra. Dobra, cicho bądź. Otwieramy maskę, a tam patrzymy. Koło zapasowe. Się dziwimy, gdzie ma silnik. A ktoś powiedział, że tam chomik lata. Cześć, ja cię tak długą historię opowiadam, tylko po to, żeby powiedzieć o tym chomiku. To jest psycho, nie? Ej, Danger, weź zwolnij troszeczkę, bo my cię, kurde, później za nami czekasz. Zwolnij sobie do... Ja mam 18 ustawione i jadę tyle, co duszek. Danger już gra? Już ma grę? No, człowieku, to już jest koniec. O cię, bracie. A co? A nic. Nie mogę? Nie. Za to postawić. Nie. O. Duszek. No co? Ty mi mówisz, że ja nie wiem okryć, to ja mówię, że... It's amazing! It's amazing. Ja skończyłem... Skończyłeś spajki? Skończyłem. Ty, no serio, ten odcinek wyjdzie dużo krótszy. 20 minut. No, tak wyjdzie. W sumie, no, nie wiem, poczekaj. Ej, Alok, wiesz co? Przecież mi się zdaje, że... można coś jeszcze innego zrobić, nie? Nie. Właśnie nie.
Nie masz już ochoty, duszyk? Alok, w ogóle ja coś czuję, że to będzie takie coś, jak pierwszy taki duży sezon z My Big Country. Nagrywaliśmy 20 odcinków, a potem chyba 2 tygodnie czy 3 tygodnie przerwa od nagrywania. Nie, no czemu? No. No przecież tutaj nagrywamy, do tej pory nagrywaliśmy jeden odcinek dziennie, do cholery jasnej. No to jest, wiesz, jest normalnie. Historia zatacza koło. A na My Big Country to było, że nagrywaliśmy 5 odcinków naraz, no to tam było trochę inaczej, nie? A, faktycznie. I na John Deere też było trochę inaczej, tam też nagrywaliśmy. No, na John Deere to było siedzenie od godziny 13. Dobra, Spajki. No. Sprzątnij te klasy z siewnikami na gospodarkę, postaw je gdzieś tam, ja je później zbiorę. Właśnie to robię. Weź z garażu weź w sumie tego dojczwara, jeśli tam jest. Zwolnij trochę, panie. Weź dojczwara z garażu i stoi obok, tam gdzieś zobaczysz go, opryskiwacz, to go napełni. Trójką. No stał, stoi. No to napełnij, podepchnij tego dojczwara i... Danger, dlaczego ty tak szybko jechał? No Danger, no co ty robisz? On ma czas ten pomad. No i zajeżdża mi drogę, musiałem cofnąć przez niego. Właśnie, tak szybko nie będzie jeździł. Danger, właśnie dlatego, bo mogłeś zmierzyć na te 18, a nie włączyłeś tempomatu. No tempomat się włącza trójką, nie? Kto mi powiedział? Się kurwa pytałeś przecież. O jeny. No i patrz, no i wariat, no wariat z niego to jest wariat, no. Ja myślałem, że ty Danger na, chociaż na singlu grałeś sobie w tego LSA w wersję próbną z chomikuj. Nie. A ty w ogóle zero kontaktu z tą grą. Duszek, weź spróbuj to wyrównać. Gdzie to się tank szczelkuje, a tu? Co się robi? Tank szczelkuje. To jakieś nowe słowo wymyśliłem. No tank chyba. Tank szczela to jest... Tak rozwinam, coś ty powiedział. Tak, szczela to chyba po śląsku ten. No, chyba tak. Stacja paliw. It's beautiful. Bo jest tak prosta, a my robimy takie omijaki. No przez Dangera musimy tutaj takie, zobacz, no, takie wężyki robimy, nie takie żmijki. Oj, Danger. I to pole mam opryskać? Bo ja winę, że mam lagi. Jeśli możesz, to zacznij pryskać w sumie. A pole numer 29 to co robiliście w kukurydzą z opryskami? Zaraz, jaką kukurydzą? O co ci chodzi? No na polu numer 21. Kurwa, nie swoje. Na 29. Pole. 29 to nie jest nasze pole, to ja to muszę skasować ze save'a. Właśnie. Idiota. Muszę, bo to nie jest nasze, my nasze są tylko te dwa. Dlaczego go nazywasz go idiotą? Przeproś go. No, przeproś mnie. Zaraz ci wyjebiesz bajki i się skończy. Będę płakał. Alok, stój. No będziesz, proszę. Będziesz. A ja ci oddam. Kurwa, ty też nie zdążysz, człowieku. Alok, uważaj. Zanim ten salce są podniesiesz, to... Tak. Alok, uważaj, bo spajki... Spokój, bo zaraz na dywanik ci. Alok, uważaj, bo spajki chodzi na siłownię, jak się przypierdoli. No nie? Od razu zdedle. Tak. Chłopie, z butów wylecisz. Wjeżdżaj, Danger, wjeżdżaj. Czyli 24 i 29 muszę usunąć, nie? No. I tam jeszcze chyba 10. Jak 10? O, faktycznie, jeszcze 10. I jeszcze tam chyba jakieś pole było. Nie, no tylko to. 10, 24, 29, no i tyle. O. Ale okej, chyba pisałem, że jeszcze jeden przejazd zrobimy. No, chyba będzie jeszcze jeden przejazd. Jedziesz tam? Już, tylko patrzyłem na mapkę, musiałem sobie zapisać to, żeby... Dla mnie? Spokojna twoja rozczucharana. Co? Rozczucharana. Cholera! Gdzie mailing? Niesamowite. Mailing. I chcę cię bardzo i nie mogę mieć i na... Tam i mordę, na. I nie mogę dać.
Duszek, już rozmawialiśmy na temat twojego śpiewania na odcinku. No dobra, że już sobie nawet 10 sekund tego nie było, więc wypraszam sobie. Ja sobie wypraszam. A to już od początku odcinka śpiewa? Nie. Tak. Nie śpiewałem od początku odcinka. Jak to nie? Ty wypieprzaj. Nie śpiewałem od początku, ale nie śpiewaj, bardzo cię proszę. Zrób coś dla muzyki. Ty to już nie śpiewaj. W końcu. Duszek, powiedz mi, co sądzisz o eutanazji. Oho, ale dlaczego tak, skąd ty stąd wyskoczyłeś z tym pytaniem? A tak jakoś go naszło, jak cię posłuchał. Spajki zaczaił! O rany boskie. Spajki dopiero załapał. Danger, danger, uspokój się ty szatanie. Jeśli już, to eutanazja tylko dla tych, którzy naprawdę są już nieuleczalnie chorzy i dla Loka na przykład. I chcą na przykład już świadomi są tego, że jak najszybciej... No jedź, Danger, jedź tam. O, no jedźże! Duszek, takie odpowiedzi oczekiwałem, ale co do czego to ja pytałem w żartach, nie? Dobrze. Dlatego pytam się, co sądzisz o eutanazji. Danger, wyłącz światła na F. Jeszcze raz, takiej odpowiedzi oczekiwałeś, czy nie oczekiwałeś? Nie, takiej bardziej w twoim kierunku, eutanazja, nie? A, dzięki. Dzięki. Dobra, nie? Nie było tematu. Może ja się sam zabiję. Żartuję. Nie wiem, czy mu Spajki coś... Spajki, jakbyś... Spajki, jakbyś potrzebował pomocy, to powiedz. Nie potrzebuję. Sam się zabijesz bez problemu. Oberźnij łeb jak kajetan i tyle. Duszek, jak wyjedziesz za drzewko, to zgarniesz już wszystko, czy nie? Tamten chyba już zgarnia wszystko. Nie, tamten na pewno nie zgarnie, tam jest trochę więcej tego. Nie zgarnę wszystkiego. No, to ty jedź, Duszek, ja tutaj ogarnę tą końcóweczkę już. A co wy tak w ogóle robicie tam? Multikulti. Jeszcze Duszek, wiesz, że mam lagi. No wiem, że masz lagi, nie wiem. Jak dojedziecie do końca pola i zrobicie całe, no to możecie już wracać na gospo, nie? Dobra, to akurat już wezmę na cały ten. Ja tam będę czekał z pizzy. W ogóle muszę po drodze, jak będę jechał na farmę, to pokażę, jak ładnie belki ułożyłem. Ja nawet nie widziałem, chyba trzeba... Jakby tak ładnie nie zaczął, to by nic... Ja chyba nie wjadę. Tak, Spajki, właśnie gdybyś ty ładniej zaczął, to by tam było jeszcze ładniej. Ja chyba w nie wjadę. Ale kto tam podjeżdżał z tymi belkami? Tu się Sherlock? Słucham. Ładnie ja chyba będę krzyczał Allah Akbar i w niewiadę. No to byś dostał takie ciężkie baty, nie? Nic byś nie zrobił. To naprawdę, zainwestowałbym hajs w paliwo, pojechałbym do Wrocławka i ci tak skopał jaja, żebyś prosił o eutanazję. I byśmy poszli na kepsa. No. Już byś nie miał... I na frytki. Nie miałbyś już dupy na kepsa. To mnie zjadłbym się kepsa. Allah Akbar. Ten to odezwał się. Albo jakąś pizzę. Że jeść mi się chce już. Spajki sam, rodzinną, wpierdala. No co robisz? Popraw te dusze. No przecież ty jedziesz. Co za typ. Nie rozumiem ci, ty jedziesz, no to czemu ja mam poprawiać? No chyba, że po tobie. Mam zawieźć tam, gdzie wcześniej były? No a wiesz, gdzie były? O, no chyba tak. No faktycznie ładnie żeś ułożył. Co to było? Może Blendera bym uderzył. It's amazing. It's beautiful. Niesamowite, kurwa. Dobra, wjadę tutaj pokazać, jak ładnie ułożyłem. Chciałbyś. A kup Karszera? No, łebce kup. Łebce se kup. Chyba dobrze wjechałem. Tak, jestem tu na miejscu. I gdzie odstawić? Proszę bardzo, zobaczcie, jak ładnie ułożony dużo belek. Ja zadałem wcześniej pytanie, co z moim John Deere'kiem? Nie żyje. Nie żyje. Oje pan. Musieliśmy mu amputować lewe jądro. Tak tobie. Pan lewy ruch. Pajki, to by trzeba będzie zaraz amputować całe ciało, nie? To fajnie. To eutanazji od razu. No. Weź się wyrażaj. Nie, myliś pojęcia biologiczne.
To jest, panie, mistyfikacja. Taka sytuacja. Masturbacja. A to Radek, słuchaj, jak lubisz? Nie. Ja ci nie bronię, nie? Ty, ale bądźmy tolerancyjni. Gdzie masz cieniutkie koła? No w tym. Czekaj. 7. Nie, 7, 8. O, patrz. No. A zrób normalne. No danger, kurwa, co ty robisz? No sorry. Światła wyłącz, ty debilu. Czekaj, nie to, dobra, już. Nie to wcisnę po prostu. Czekaj, które to były? 7, 8, 9? O, 9. I przez sup poszedł opryskiwacz. I do gramy. Tu gdzie ja? Widzę, że Alok coś bierzesz. Gdzie to mam zostawić? No on tutaj bierze. Mówię. To tam cofię. Ja cofałem, a co? A powiedziałem. Wiesz? Wiesz. Wiewrz. Łopatko, sorry, nie zauważyłem cię. Się patrzyłem tam na Spajkiego i... Od duszek bliżej tam obok nas po na parku. No tak, ale ja nie wiem, czy tam się zmieści. Dobra, zobaczymy. A nie mo. Aha, z tamtej strony przecież mogę. Chomikuje tam na tym. Co to jest za chomik? No właśnie. No chomik. Pójdziemy, a tam swoje dźwięki. Danger daj. Nie, to świnka morska robi. Ranger! No? No po co go zgasiłeś? A ty co, miałem go nie gasić? No nie. Co teraz robimy? Aha, tutaj zajeżdżamy. Kończymy odcinek. No trzeba zaparkować nie, wszystko. A nie, za czasu, kto ropę musieli do rowu wylewać. A problem był z akumulatorami. No! O, szwagry! No. A jak? Kurwa, szatan z tego Fenda. No, a żeś mi się krzywo zaparkował? No jak krzywo? Zobacz, co człowiek, to wstyd, wstyd. Dobra, i tak będzie przecież robiony. Dobra, niebieski. Gdzie ty jesteś? Co tu w ogóle jest? Nieważne. Idę zobaczyć, co Spajki robi. Jadę. Dużo ci jeszcze do pryskania zostało? Już nic. A czyli spryskałeś wszystko? Tak. To stań tutaj obok tych klasów i już do następnego odcinka będziemy szykować to ładnie. Kogoś przyjechałem. Nie. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle i do następnego. Trzymajcie się, cześć. Na razie.